Dzień dobry Państwu, cześć Robert. Witam Cię Jacku. Witam Państwa. Ja tak samo. Robert, wymyśliliśmy dzięki współpracy z VTV1, z Rachelem, taką imprezę cykliczną Świat Według, tak? I tutaj mamy trzy główne postaci, które będą prezentowały, w jaki sposób one widzą świat, początek, dzisiejszą chwilę i co nas w przyszłości będzie czekać. Będziemy mieli pana Nachta, prawda? Będziemy mieli pana Artura Lalaka. No i mnie tam wcisnąłeś, bo ja też jakoś mam, jakieś mam wyobrażenie o naszej przeszłości, teraźniejszości, Jacek, i przyszłości. Wiesz doskonale, że tylko i wyłącznie ze względu na wasze imiona pojawiliście się w tym cyklu. No więc właśnie wybór był nieprzypadkowy, bo ten raj to skrót od imion, od pierwszych liter naszych imion, ale kolejność nam się nie zgodziła akurat, bo może coś o datach powiesz. Zaraz do tego wrócimy, bo ten raj to jest tak zwany alternatywny raj. Zapraszamy Państwa do alternatywnego raju, czyli na cykl trzech seminariów, gdzie oczami Jacka, Romana i Artura pokażemy, jak było na początku, teraz i czy to będzie na wieki wieków. Może, kto wie. Myślę, że nie. Pokażemy i światełko w tunelu, i rozwiązania. W związku z tym, że każda z tych postaci, i Artur Lalak, i Roman Nacht, i Jacek Sokal, ma dosyć mocno rozpracowaną genealogię człowieka, pochodzenie, to dlaczego to tak funkcjonuje, to na tych seminariach poznamy pełny zakres ich wiedzy i będziemy mogli porównać. No, pełny to przesadziłeś, bo to, żeby pomieścić wiedzę moich interlokutorów, to trzeba będzie parę tygodni ich słuchać, nie? Skrócamy to do jakby trzech elementów, czyli genealogii, czyli historii, dlaczego tak się zaczęło, jak to wpływa na te czasy obecne, czyli jak jest teraz, i czy jest rozwiązanie, czy każda z tych osób widzi pewne rozwiązanie. Oczywiście będą trzy koncepcje, trochę rozbieżne, ale w wielu elementach spójne. Ja widzę więcej spójności. Tak, tak, ale nam zależy na tym, żeby w tym gąszczu różnych teorii, czasami spiskowych, czasami szalonych, czasami nieopartych na niczym konkretnych, można było zweryfikować z ludźmi, którzy po pierwsze coś napisali, coś przebadali i włożyli mnóstwo czasu, żeby to, co o czym mówią, było spójne i logiczne. No tutaj wierzymy w rzetelność naszych wykładowców, tak? 11 maja we Wrocławiu zaczniemy od Romana Nachta. 8 czerwca będzie Jacek i zakończymy 16 czerwca Arturem Lalakiem. Oczywiście jest to wprowadzenie, bo jeszcze musimy was zweryfikować. I już we wrześniu, 7 września, szykujemy takie pytania do. Tak, alternatywne show, kiedy tych ludzi zweryfikujemy ze słuchaczami, z widzami, z pytaniami i złamiemy tą konwencję. Postaramy się zrobić, żeby to była impreza, jakiej jeszcze nie było. Trzech, może nie gniewnych, ale mądrych ludzi zmierzą się z pytaniami i będą musieli dać odpowiedzi na to, co dręczy widzów i słuchaczy. No, dla mnie to ciekawe doświadczenie będzie. Bardzo, bardzo go oczekuję. Czyli innymi słowy mówiąc, Państwo będą zadawać pytania, tak, czy drogą internetową, czy też bezpośrednio z publiczności, a my będziemy we trójkę sobie siedzieć i udzielać odpowiedzi, jak my to widzimy w tym, do czego żeśmy doszli z naszą nauką. Myślę, że to będzie bardzo interesujące wydarzenie. Dobrze by było jednak, żeby nasi słuchacze zachowali pewną ciągłość, no bo jak mają zadać pytanie, jak nie będzie ich na wykładzie, czy majowym, czy czerwcowym, prawda, czy tam kolejnym, nie pamiętam, może powtórzysz te daty. 11 maja, 8 czerwiec, 16 czerwiec, Roman, Jacek, Artur, alternatywny raj. Ale wróćmy do naszego kanału, który coraz bardziej się rozwija. Musimy zmniejszyć zawartość Jacka w Jacku, czyli cukru w cukrze, i wprowadzić jakieś innowacje. No, znowu chcesz mnie ciąć tutaj. Nie. Zostawimy ciebie w takiej ilości, jakiej byłeś, ale dorzucimy troszeczkę pierwiastka żeńskiego i nowych ludzi.
Pojawiły nam się ciekawe osoby. Jest to temat Biotronika z Krzysztofem Czobą, z którym współpracowałem jeszcze jak robiliśmy warsztaty TNTV. Oraz trzy dziewczyny, które czekają w poczekalni od tamtego roku. I my je tak karmimy tam, herbatę przynosimy. Już mamy obrobione wszystkie praktycznie z nagrania. Także w tej poczekalni. W tej poczekalni, ale jestem umówiony już na ten rok, że będziemy kontynuować. To będzie Danusia Nowak i jej porady zielarskie. Bardzo przydatne. Nazwiemy to, tą serię Niezłe ze mnie ziółko. Jestem umówiony już do szklarni, gdzie z Danusią będziemy praktyczne porady pokazywać. Jest Bożena Przyjemska, z którą mamy taki cykl, taki powiedziałbym, bardziej promocyjnych nagrań, ale z Bożeną też jestem umówiony na cykl porady z Kanady, bo Bożena mieszka w Kanadzie, to raczej przez internet, ale jeśli teraz pojawi się w kwietniu, to kto wie, czy nie zawędruje do Wrocławia i paru nagrań nie zrobimy. Oraz Kasia Ostrowska, to będzie taki początek cyklu dotyczących tematów związanych z zdrowiem, z terapiami i tutaj Kasia jest też kopalnią wiedzy, myślę, że Państwu się spodoba. Więc nowe playlisty, nowe tematy, no i oczywiście bardzo Was prosimy o propagację, o subskrypcję, bo nam to pomaga przetrwać. Niestety żyjemy, gdzie żyjemy i w takiej rzeczywistości utrzymanie studia no kosztuje, po prostu kosztuje. A na pieniążki musimy zasłużyć, jeżeli robimy jakieś ciekawe wydarzenia, natomiast subskrypcje, dzwonki, komentarze nic nie kosztują, więc bardzo Was prosimy, komentujcie, wciskajcie te dzwonki, róbcie subskrypcje, bo to nam pomaga po prostu przetrwać. Jacek, powiedzmy prawdę, brakuje nam do 4000 jeszcze trochę tych subskrypcji, dopiero wtedy możemy osiągnąć jakieś przychody z YouTube'a. Skoro system działa tak jak działa, dlaczego nie możemy go wykorzystać? Tak, grajmy w otwarte karty. Tak, oczywiście potrzebujemy na pracę redakcyjną. Na pewno zauważyliście, że zniknął z ekranu nasz redaktor, no ale on musi coś jeść, prawda? Musi czymś przyjechać na to miejsce, zalać tam paliwo i tak dalej. Więc różnego rodzaju tego typu przyziemne sprawy także nas dotyczą, a my mamy tylko po prostu zwykłą prośbę. Minuta zainteresowania, komentarz, kliknięcie. I tylko tyle chcemy na razie. Dzięki Rachelowi z VTV1 trochę się ruszyło i bardzo, bardzo mu dziękujemy za pomoc w propagacji wiedzy, tak? Bo też się tutaj udzielił. Będziemy kontynuować. W ogóle cały cykl tych imprez jest z patronatem VTV1. Więc trzeba też pamiętać, że oni mają tutaj swój udział i też mają swoje prace, które muszą tutaj zrobić. Więc zapraszamy również na kanał VTV1. No i co? I zapraszamy Was do oglądania po prostu. Śledźcie, otwierajcie te nowe playlisty, komentujcie. Jeżeli nawet ten komentarz nie będzie pochlebny, to też będziemy Wam za to dziękować. Jeśli chodzi o współpracę z VTV1, zobligowaliśmy się do tego, że będziesz tam co jakiś czas gościem. Tak. A myślę, że i Rafała za chwilkę do nas zaprosimy i przebałkujemy go tu porządnie, prawda? Mi się bardzo dobrze rozmawia z Rafałem. Mi tak samo. To jest człowiek na odpowiednim miejscu, moim zdaniem. Czyli dziękujemy za uwagę i tyle zapowiedzi na dzisiaj. Dziękujemy. Do zobaczenia.